Ulice Olsztyna opustoszały, ucichł miejski gwar. W obliczu pandemii koronawirusa olsztynianie potrafią zachować spokój i zdrowy rozsądek. Z podziękowaniami zwrócił się do nich prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Drodzy mieszkańcy, chciałem serdecznie podziękować Wam w tych trudnych dniach, w których znaleźliśmy się wszyscy, zarówno w mieście Olsztynie, w naszym kraju, gdzie walczymy z epidemią koronawirusa, gdzie musimy być dla siebie uprzejmi, a jednocześnie zwracać uwagę na nasze zachowanie. Przestrzegajmy zasad higieny, czystości, myjmy ręce, również nie spotkajmy się w większych grupach, siedźmy, jeśli możemy, w domu. Bardzo wielu z nas pracuje z dala czynnie i to dzięki właśnie wielkiemu zaangażowaniu naszych pracodawców, ich zrozumieniu, ich właściwym podejściu do walki z tą epidemią. Obserwuję bardzo wiele cennych inicjatyw naszych mieszkańców. Dziękuję Wam za to, że tak empatycznie podchodzicie do rozwiązywania naszych wspólnych problemów i chciałem Was zapewnić, że zawsze możecie liczyć na prezydenta miasta, na nasz urząd, moich współpracowników, na służby, które działają nieprzerwanie, 24 godziny na dobę. Liczę na Was. Dziękuję Wam za wszystko. Jestem przekonany, że wspólnie damy radę.